Dzień dobry, witam w kolejnym naszym odcinku Podkologia dla dzieci. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam podstawowe ćwiczenia, tak naprawdę z pędzel na płotkach. Ćwiczenia pokażą nam Staś Niewiadomski i Olgierd Michniewski. Co jest istotne tak naprawdę w naszym odcinku, to jest przede wszystkim różnica pomiędzy doświadczonym zawodnikiem a początkującym. Zawodnikiem już, który przeszedł bardzo wiele, a dopiero w zasadzie chłopcem, który dopiero zaczyna ćwiczyć, zaczyna przede wszystkim poznawać tajniki przeróżnych ćwiczeń, ale przede wszystkim tutaj u nas ćwiczenia na płotkach. Istotą rzeczy tak naprawdę w przekazywaniu informacji poprawności ćwiczeń, jak to ma wyglądać, to jest przede wszystkim właśnie pokaz. Pokaz w osoby, która prowadzi, która musi pokazać właśnie prawidłowo, jak mamy wykonywać ćwiczenie. Żeby nie było tak, że od samego początku już młodzi zaczynają tak naprawdę robić po swojemu, albo powiedzmy, są to niewystarczające informacje i wtedy już gdzieś tam popełniamy błędy, które później nam się nawarstwiają, no i później ciężko się z nich wykopać. A tak, jeżeli będziemy pokazywać, będziemy wiedzieć, jak to pokazać, przekazać, na co zwrócić uwagę, to wówczas łatwiej będzie tak naprawdę nam dalej ćwiczyć, właśnie przede wszystkim, żeby ta młodzież nam się rozwijała prawidłowo, żeby prawidłowo wprowadziła w ruchy rąk, nóg, całego tułowia i żeby sobie nie uszkodziła się tak naprawdę na takich podstawowych zajęciach, ćwiczeniach na płotkach. Jak widać tutaj na naszym filmie, przede wszystkim to jest to, jak zawodnik już dojrzały, jak jest stabilny, jak jest silny, jak jest tu, jego ruchy są przede wszystkim właśnie skoordynowane, praca rąk, nóg, biodra, wszystko jest tak jakby po linii, tak? To że przede wszystkim, żeby nigdzie się nie załamywać, żeby nam ręka, noga gdzieś nie uciekała na bok, żeby stopa szła na wprost, podciągnięta na siebie. I to tak naprawdę trzeba nieustająco powielać, a przede wszystkim pokazywać, żeby młodzież mogła no, jednak dążyć do takiej doskonałości. Patrząc na różnicę właśnie z starszych, a dzieci, u dzieci przede wszystkim trzeba zwracać uwagę na właśnie tą całą obudowę, tak, żeby wzmacniać się równomiernie cały korf, tułów, nogi i wtedy tak naprawdę nabieramy koordynacji, a płotki są idealne tak naprawdę do takich ćwiczeń, do wzmacniania, po to, żeby to też zresztą widać tutaj na filmie, gdzie Staś zaczyna mieć też problem też w taki przestrzenno-ruchowy, tak, że nie do końca widzi, w którym momencie ma podnieść nogę, jak przenieść. To się wszystko później tak naprawdę, nasze początki są zawsze trudne, ale później to się wszystko tak naprawdę zaciera, zaczynamy już różnicować odległość, wiemy jak przenieść nogę, co zrobić, żeby to właśnie było takie, tak jakby w tym prawidłowym ruchu. Ważne jest przede wszystkim prawidłowy przekaz, odpowiednia informacja po to, żeby młodzież prawidłowo wykonywała ćwiczenia, po to, żeby się prawidłowo rozwijała i wzmacniała.
W dzisiejszym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Was zainteresowaliśmy. Mam nadzieję, że Wam to się podobało. Polecam tak naprawdę ćwiczenie na płotkach, bo to jest naprawdę wszechrozwojowy tak naprawdę przyrząd, który ułatwia nam funkcjonowanie później w każdej dyscyplinie sportowej. I oczywiście nie zapomnijcie o nas, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam, do miłego.